Ja będę mówił do was na ty, jeżeli wam to nie przeszkadza. Tak będzie mi wygodniej. Jak sama nazwa wskazuje mojej prezentacji, co robią świetliki w reaktorze jądrowym? No to przedstawiam wam głównych bohaterów mojej prezentacji, czyli świetliki. Ale nie będą to żywe świetliki, absolutnie, tylko takie wirtualne, które są tylko w komputerze. Nie jestem przeciwko męczeniu zwierząt, więc to byłoby niefajne. Są to świetliki po prostu wygenerowane komputerowo. A dlaczego one znajdują się w reaktorze jądrowym? No to zabiorę was do reaktora jądrowego, ale może trochę innego niż sobie to byście wyobrażali. Mianowicie mamy tutaj układ kaset paliwowych. To, co jest dokładnie, co oznaczają cyferki, nie jest istotne. Po prostu chodzi o to, że każdy z tych kaset paliwowych ma jakąś część uranu w sobie i inaczej reaguje z innymi kasetami paliwowymi obok. I możemy tymi kasetami sobie żonglować. Jak chcemy. Tylko że problem jest taki, że możliwych konfiguracji jest bardzo dużo. Jest, no, ta liczba jest tak ogromna, że nie zmieściłaby się na ekranie. I problemem jest też to, że inna konfiguracja czegoś takiego jak rdzeń jądrowy, no to jest poważna sprawa. No to przydałoby się to jakoś policzyć, nie? Jakoś dokładnie. Ale problem jest taki, że bierzemy komputer. On sobie liczy różne zdarzenia, różne reakcje jądrowe i to jest metoda Monte Carlo, czyli robi to w sposób losowy. Patrzy, czy te dwie cząstki na przykład zareagują ze sobą z jakimś prawdopodobieństwem. Tylko problem jest taki, że tych cząstek jest dużo. I ten czas obliczenia trochę rośnie. A gdybyśmy chcieli dla każdej konfiguracji policzyć, no to trochę słabo. Więc naukowcy wpadli na taki pomysł, żeby może użyć równań dyfuzyjnych, i coś przyspieszyć te obliczenia, wykorzystując te prawdopodobieństwa policzone metodą Monte Carlo. I my zadaliśmy sobie pytanie, czy da się to zrobić jeszcze szybciej i czy da zrobić się to jeszcze efektywniej. I to jest tytuł mojej prezentacji, co świetliki robią w reaktorze jądrowym. Ja nazywam się Patryk Bojarski, jestem z ramienia Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Głównie zajmuje się fizyką układów złożonych. Tak pokrótce powiem, co to jest. To są proste układy, które reagują ze sobą w prosty sposób, ale wynikiem tego działania jest coś skomplikowanego. Na przykład człowiek może się zarazić albo może być zdrowy w kwestii obecnych sytuacji, ale obserwowanie epidemii jako całość daje nam więcej niż poszczególne sumy tych składników. I też powiem wam coś osobistego. Trochę się stresuję w tym momencie. Nie wiem, czy mój głos się łamie, czy nie. Powiedziałem wam, bo chciałem się tym podzielić i mam nadzieję, że to uczucie mi minie jednak. Pierwszy raz prowadzę prezentację na konferencji w formie zdalnej, więc... Ale cóż, zawsze jest ten pierwszy raz. Więc przechodząc już do sedna. Jak już pamiętacie, mamy reaktor jądrowy. No ale co my chcemy z tego reaktora osiągnąć? No to chcemy policzyć coś, co się nazywa K-efektywne. Co to jest K-efektywne? W skrócie to jest populacja neutronów w kolejnym kroku podzielona przez populację neutronów w poprzednim kroku. No bo jeżeli uran się rozpada, no to wyrzuca z siebie powiedzmy 3 neutrony i te neutrony mogą spowodować kolejną reakcję łańcuchową. I my chcemy kontrolować tę reakcję, chcemy, żeby to K-efektywne było bliskie jedynki. No bo chcemy mieć pełną kontrolę, to tak jak z epidemią. Jeżeli ten współczynnik wynosi 1, ten R chyba, no to jedna osoba zaraża kolejną osobę i tak dalej. Jeżeli to jest wyższe niż 1, to znaczy, że więcej osób się zaraża i mamy wtedy postęp wykładniczy. Tak, wykładniczy dokładnie. Tak, chcę być precyzyjny, jeżeli chodzi o słowa. Więc naukowcom zależy, aby konfiguracja takiego rdzenia posiadała parametr K efektywne, bliskie jedynki. No ale tak, i wtedy reaktor pracuje w stanie krytycznym. Tak, reaktor w stanie krytycznym to jest poprawna terminologia. Niestety muszę wam wyjaśnić, co to dokładnie jest. I logicznie to ma sens. Tylko że w praktyce, jeżeli powiemy reaktor jest w stanie krytycznym, to tak trochę średnio, jeżeli chodzi o opinię publiczną. Więc reaktor w stanie krytycznym to jest całkowicie normalny stan. Jeżeli jest w stanie nadkrytycznym, to znaczy, że produkuje tych neutronów więcej. Wtedy jest sytuacja niebezpieczna. Jeżeli jest w stanie podkrytycznym, no to tych neutronów produkuje mniej, reakcja się wygasza, reaktor przestaje działać. Więc jak widzicie, logicznie ma to sens. Podkrytyczny, krytyczny, nadkrytyczny, ale
co do popularyzacji czegoś takiego, to tak średnio to wygląda. Więc wracając do tematu jednak, my chcemy toka efektywne w jakiś sposób policzyć i wykorzystaliśmy do tego sieci neuronowe. Wrzuciliśmy na wejściu konfigurację tych kaset paliwowych, a na wyjściu otrzymaliśmy K efektywne. Ja nie będę wchodził w szczegóły, no bo sieć neuronową, myślę, każdy z was kojarzy, albo też każda z was kojarzy. I myślę, że nie ma tutaj sensu opowiadać. Po prostu nakarmiliśmy taką sieć i taka sieć dała jakieś wyniki. Tylko kolejnym pytaniem jest, jakie parametry dobrać, ile tych warstw ukrytych, ile neuronów i tak dalej. Więc ten problem trochę zmienił teraz swoje znaczenie, bo w tym momencie musimy znaleźć taką konfigurację taką konfigurację neuronów. To jak pisaliśmy projekt, to też, bo to robiłem też ze znajomym, to często on zamiast neuron pisał neutron, bo tutaj są reakcje jądrowe, są neutrony i są też neurony w sieci, więc jak będę się mylił, no to wyciągnijcie z kontekstu, co miałem na myśli. Więc tutaj mamy, w tym przypadku mamy neurony i ile tych neuronów wziąć, żeby było dobrze, żeby nie było za mało, żeby nie było za dużo. I to jest problem już optymalizacyjny, bo w tym momencie musimy znaleźć optymalną konfigurację. To przypadek dwuwymiarowy, mamy pewną funkcję i chcemy znaleźć minimum, więc wyobraźcie sobie to na przykładzie takiej dolinki. Mamy piłeczkę. Jesteście matematykami i matematyczkami, a ja wam będę tłumaczył, jak tutaj minimum funkcji policzyć, ale zostańcie ze mną, to jest ważne. Więc ta piłeczka, ona się poturla w dół. Dlaczego? Ponieważ nachylenie wygląda w ten sposób. Nachylenie funkcji w tym punkcie, gdzie jest ta piłka, wygląda tak. No i ta piłka po prostu spadnie, mamy minimum. Tylko są tu pewne problemy. Mianowicie pierwszy problem jest taki, że to wszystko może wyglądać trochę inaczej. Nasza piłka jest tutaj, jakby co. Więc może to być trochę problem trudny do rozwiązania. Więc aby przeskoczyć tą kwestię, to wystarczy dać więcej piłek i sprawdzić, która z nich będzie, która z nich osiągnie najmniejszą wartość. Tyle, że drugi problem jest taki, że my nie znamy tej funkcji, nie wiemy, jak ona wygląda. Nie znamy pochodnych tych funkcji w punkcie, więc mamy bardziej taki obraz. Jak z tego obrazu wyciągnąć jak znaleźć minimum funkcji? Czyli to, przypomnę, szukamy minimum błędu, który robi jakaś konfiguracja neuronów w sieci. Czyli po prostu im lepsza sieć, im lepsza konfiguracja, tym niżej ten punkt się znajduje. No i zamiast piłek użyjemy świetlików. Tak, tylko tak, wirtualnych tutaj. Ja nigdy nie widziałem świetlika nawet na żywo, więc wiecie, nie możecie mnie oskarżać o to, że się znęcam. Więc i każdemu ze świetlików przypisujemy jasność. I ta jasność może jest tutaj nieintuicyjnie, ale im niższy błąd, czyli to, co chcemy, tym większa jasność tego świetlika. I my chcemy, żeby te świetliki, które świecą się najmocniej, żeby one przyciągały pozostałe świetliki, tworząc taką dynamikę. No bo jak było poprzednio przykład z piłeczką, no to ona się turla, ponieważ grawitacja, nie, i te sprawy. Natomiast tutaj nie mamy żadnej dynamiki. Te świetliki, w jaki sposób one mają się poruszać? No i przede wszystkim, po pierwsze, te świetliki poruszają się ku temu świetlikowi, który jest najjaśniejszy. I w jaki sposób one się poruszają i gdzie się poruszają? Otóż świetliki poruszają się po przestrzeni fazowej, co brzmi, to jest taki fancy word na tak naprawdę konfigurację. Wyobraźcie sobie, że nasza sieć neuronowa ma tylko dwie warstwy ukryte i tutaj mamy konkretne neurony, czyli powiedzmy na osi X jest jedna warstwa, na osi Y druga warstwa i te liczby oznaczają, ile tych neuronów jest wewnątrz. No to mamy świetlika, który jest w pewnej konfiguracji, czyli mamy dwie warstwy ukryte i w każdej z nich są dwa neurony. I ten świetlik, on porusza się w kierunku jaśniejszego, po mniej więcej takiej prostej. I to jest przypadek dwuwymiarowy, natomiast pewnie się domyślacie, że ta przestrzeń fazowa będzie nieco większa. Więc w tym przypadku świetlik poruszy się w jakiś taki sposób ku temu jaśniejszemu świetlikowi. No to teraz pytanie jest dokładnie o tą dynamikę, bo już o niej wspomniałem, więc wypadałoby też przedstawić, jak te świetliki będą się poruszać.
Czyli tak, x to jest położenie świetlika. Tutaj widzę, że popełniłem błąd, ponieważ ta wartość jest wartością wektorową i ona to jest wektor, który zawiera w sobie ilość neuronów w każdej warstwie ukrytej. No i bierzemy, najważniejsze to bierzemy coś z, bierzemy położenie z poprzedniej chwili czasu, no bo ten świetlik nagle nie może się pojawić znikąd. No i po drugie musimy znaleźć też kierunek. Tutaj w tym nawiasie jest kierunek, dostałem gong, słyszę, już jestem ku końcowi, się zbliżam. Więc tak, tutaj jest kierunek, w którym powinien się poruszać nasz świetlik. Natomiast to jest, ten kierunek jest proporcjonalny do pewnych stałych. Beta 0 jest parametrem, gamma jest parametrem, R i J jest odległością między tymi świetlikami. Czyli im bliżej jest ten świetlik, że tak, czyli ta atrakcyjność zależy od tego, jak świetlik jest daleko. I jeszcze dodajemy element losowy. Jeżeli świetlik z kolei nie... dodajemy element losowy. Jeśli świetlik nie znajdzie sobie partnera, partnerki, która jest jaśniejsza, to po prostu się błąka bez celu. I tak. I zobaczcie, jaki krąg zatoczyliśmy. Że świetliki zainspirowały ludzi, żeby stworzyć ten algorytm, ludzi, nas, zainspirowały, żeby stworzyć ten algorytm, aby efektywniej pracować nad reaktorami jądrowymi, a te z kolei potrafią ratować środowisko, no bo wiecie, globalne ocieplanie i te sprawy, bez atomu się nie obędzie. Tyle tylko, że ten krąg nie jest pełny, ponieważ zawiera, nie zawiera, a raczej brakuje mu jednego ważnego elementu. Aha, tutaj zapomniałem, że z komina atomowego wydobywa się para wodna, więc też no problemo. Brakuje matematyki, oczywiście, że matematyka tutaj stanowi bardzo istotną kwestię, jeżeli chodzi o cały ten cykl i w ogóle o to, co my robimy jako fizycy. I moglibyście zapytać, co z danymi, co nam wyszło? Otóż wyszło nam na razie błąd średni na poziomie 8%, więc... Patryk, a może przedstawisz jakieś wykresy albo coś takiego? No to cóż, niestety nie mam wykresów, ponieważ celem mojej prezentacji dzisiejszej było głównie pokazanie metody ze świetlikami, zainteresowanie tematem, sprawdzenie się w prezentacjach i po prostu, co może jest najważniejsze trochę, umilenie wam czasu, żeby trochę wam na tej kwarantannie trochę było przyjaźniej, więc cieszę się, że mogłem tutaj zaprezentować i mam nadzieję, że nie zanudziłem was. Albo inaczej, mam nadzieję, że was zaciekawiłem. Więc dziękuję.